Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dzisiaj poruszę ciekawy problem. Czy lekarzowi medycyny pracy zgłosić poprzedni, półroczny okres zwolnienia lekarskiego, ale badania będą teraz do innej firmy? Zapytanie internautki. Witam, zachorowałam i przebywałam 182 dni na zwolnieniu lekarskim. W trakcie choroby złożyłam wypowiedzenie z pracy, bo nie chciałam blokować już etatu. Obecnie szczęśliwie znalazłam inną pracę. Zasadnicze pytanie, czy idąc do medycyny pracy będę musiała przedłożyć jakieś zaświadczenie lekarskie, że jestem już zdolna do pracy od lekarza specjalisty, u którego się leczyłam. To, że Urząd Pracy takowego zaświadczenia wymaga, to wiem, no ale jak jest z tą medycyną pracy? Czy po prostu jest to zbędne, gdyż w medycynie pracy lekarz stwierdza moją aktualną zdolność, a w urzędzie wiadomo, są tylko urzędnicy. Co się stanie, jeśli nie poinformuję lekarza medycyny pracy, że leczyłam się przez te 182 dni? Pozdrawiam. Odpowiadając na to pytanie, aby było jasne, jestem zwolennikiem bezwzględnej szczerości wobec lekarza. Być może to schorzenie będzie problemem podczas wykonywania nowej pracy, no ale trudno mi z tego opisu coś wnioskować. Z drugiej strony, jeżeli jesteś osobą zdesperowaną i poszukującą zatrudnienia, no jest logicznym, że chcesz ukryć wszelkie problemy, które mogłyby ci stanąć na przeszkodzie. Teoretycznie tenże lekarz powinien cię zapytać o dłuższe okresy zwolnień lekarskich czy jakichś innych chorób, no ale w praktyce różnie to bywa. Wprawdzie na karcie badań okresowych musisz się podpisać, że odpowiedziałaś czy odpowiedziałaś zgodnie z prawdą na wszelkie pytania dotyczące twojego stanu zdrowia i nie zataiłaś żadnych chorób, no ale nie słyszałem, aby przynajmniej do dzisiaj komuś coś złego zrobiono za potwierdzenie nieprawdy. Temat oczywiście jest ciekawy, pozostawiam do dyskusji. Większym problemem są zatajenia choroby czy brak zaświadczenia o zakończeniu leczenia podczas badań u lekarza medycyny pracy, który zna twoją historię zdrowotną. Jeżeli oczywiście masz coś ciekawego do powiedzenia, to koniecznie skomentuj to wideo. Wejdź również na mojego bloga badanialekarzamedycynypracy.com. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.